Ewangelii według świętego Marka. Czy chrzest Janowy pochodzi z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Jezus zadaje pytanie, które może się wydawać legalistyczne. Ale tak naprawdę to jest pytanie o to, co dzieje się w człowieku, w jego sercu. Dlatego, że my bardzo często podejmujemy się działań, przystępujemy na przykład do sakramentów, w które albo nie wierzymy, albo je lekceważymy, albo nie jesteśmy w stanie żyć nadzieją, że mogą odmienić nasze życie. Dokładnie tak samo było z chrztem Janowym. Wielu przystępowało do tego chrztu, ale tak naprawdę nie wiedzieli, czym on jest. I się nigdy nie postanowili dowiedzieć. Jezus wymusza na nich, na tych, których pyta, bardzo konkretną deklarację. Czym ten chrzest dla was był? Jeżeli był oczyszczeniem z grzechów, to znaczy, że jesteście grzesznikami. Przyznajcie się do tego uczciwie. Jeżeli ja decyduję się na pełne życie sakramentalne w Kościele, to decyduję się na to, by uwierzyć w całe nauczanie ewangeliczne, w całe nauczanie Kościoła i wreszcie, by w sercu przyznać, że desperacko potrzebuję chrztu oczyszczającego z grzechów, pokuty i pojednania oczyszczającej z tego, co uczynkowo jest moją winą. Potrzebuję desperacko błogosławieństwa Bożego, żeby wytrwać w kapłaństwie czy w małżeństwie. Potrzebuję desperacko boskiego ciała, żeby przeżyć to życie w bliskości z Nim. To jest ważne, żeby sobie uświadomić, że sakramenty muszą być przyjmowane ze świadomością. Tak jak chrzest Jana potrzebował świadomości, by odmieniać życie ludzi, którzy go przyjęli. Do zobaczenia jutro.